igrzyska? Na igrzyskach polonijnych przed 3 laty zrodził się taki pomysł, który wypłynął od drużyn siatkówki, przede wszystkim z Niemiec, z Austrii, także z Litwy, by spotykać się częściej niż raz na 2 lata, bo raz na 2 lata są organizowane igrzyska polonijne. No, zwrócili się do mnie, ponieważ no, uważają mnie za takiego animatora sportowego ruchu Polonii i świata, czy bym nie pomógł w organizowaniu takiego turnieju. No i ja pierwsze co zrobiłem, to zadzwoniłem wtedy ze Słupska do burmistrza Łowicza, do pana Kalińskiego, pytając, czy Łowicz by się nie podjął takiej organizacji. Spotkało się to z bardzo pozytywnym przyjęciem władz Łowicza i nie tylko burmistrza, ale i starosty łowickiego. No i od tamtego czasu, czyli od 2 lat, ten turniej jest w Łowiczu organizowany. Dzięki, tak jak powiedziałem, władzom Łowicza, władzom powiatu łowickiego. W tym roku doszedł jeszcze nowy akcent poza drużynami polonijnymi, których jest nawet dość sporo, bo 11. Zostały zaproszone drużyny z miast i powiatów zaprzyjaźnionych z Łowiczem i z ziemią łowicką. Także mamy łącznie 19 zespołów na starcie. Bogaty program, również pozasportowy, zwiedzanie samego Łowicza. Oczywiście uroczyste otwarcie w Wisi Koncertowej. Czwartek zwiedzanie Łowicza, wszystkich atrakcji łowickich, których jak wiadomo nie brakuje. Piątek to będzie wyjazd do Nieborowa i do Arkadii, poza normalnymi rozgrywkami oczywiście. A w sobotę atrakcja, która spotkała się z największym aplauzem, ponieważ wszyscy jadą do Łodzi, żeby oglądać mecz Ligi Światowej w siatkówce mężczyzn Polska-Kuba. To jest atrakcja dla wszystkich naprawdę bardzo, bardzo wielka.